Fortunę, świetny dribbling, teraz Kima okazję, zgubił jednak piłkę, jeszcze szansa i gol! Wreszcie, a strzela go Rasmussen, proszę, jak znakomicie znalazł się w tym momencie w polu karnym. Tylko raz dotknął piłki od czasu, kiedy wszedł na murawy, od razu strzela gola. Debiutancki gol tego piłkarza, nazywana Duncanem. 1-0, 67 minuta, ale cała zasługa tego, co wydarzyło się w polu karnym, też należy się i chyba Fortunę. Popatrzmy jeszcze raz, to on rozpoczął całą akcję. Prosto padła piłka do kij. Tutaj Kanning przeszkadzał Koreańczykowi, ale na tyle nieskutecznie, że futbolówka trafiła pod nogi Rasmussena. On momentalnie odwrócił się i